Zapraszam wszystkich do zobaczenia krótkiego filmu instruktażowego, choć to za dużo powiedziane. Film ma zachęcić wszystkich tych jeszcze niezdecydowanych do wzięcia pędzla i farb do ręki. Osoby zaczynające przygodę z akwarelami na początku powinny zainwestować w półprofesjonalne farby, dobrej jakości blok akwarelowy oraz pędzle. Ponieważ zmalowanie jest jak z fotografią, bardzo dużo zależy od sprzętu, jaki używamy, na przykład od obiektywu, którym robimy nasze zdjęcia. Farby akwarelowe można kupić już za kilkadziesiąt złotych. Ja kupiłem swoje w sklepie plastycznym 12-kolorowe farby akwarelowe firmy Winsor Newton. Wersja półprofesjonalna. Cena około 60 zł. Oraz pędzle. Jeden okrągły, cieniutki, ze szpiczastym zakończeniem, który posłuży mi do malowania różnego rodzaju szczegółów na mojej pracy. Kupiłem pędzel firmy Roman Schmal numer 9. Drugi pędzel płaski, około 1 cm szerokości, który będę wykorzystywał do pokrywania farbą większych przestrzeni na mojej kartce. W moim przypadku jest to Kolibri numer 10. Co do papieru, to warto poeksperymentować. W internecie znajdziecie wiele różnych informacji na temat papieru do akwareli, pędzli czy farb. Do przetestowania kupiłem dwa bloki. Pierwszy z nich to Palazzo Elite Art, 50% bawełny o gramaturze 300 g na metr kwadratowy. Drugi blok to Fontaine, 100% bawełna, również 300 g na metr kwadratowy. Im większa zawartość bawełny i im większa gramatura, dla akwareli powinna wynosić co najmniej 270-300 g na metr kwadratowy. Tym kartka będzie lepiej przyjmować wodę, będziecie mieli możliwość wielokrotnego nakładania farb bez ryzyka uszkodzenia powierzchni papieru. Kartki są sztywniejsze i nie marszczą się pod wpływem wody. Nakładanie kolejnych warstw półprzeźroczystym kolorem nazywa się w akwareli laserunkiem. Warto również poeksperymentować z samą fakturą papieru, od której zależy efekt, jaki możemy, no i jaki chcemy uzyskać. Zanim przystąpimy do malowania, musimy wybrać motyw, czyli to, co będziemy malować. W zimowe wieczory warto poszperać w swoich katalogach na komputerze i poszukać jakiegoś swojego zdjęcia, wykonanego na przykład podczas ostatnich wakacji. Ja odgrzebałem jedno z moich ulubionych zdjęć, przedstawiających też mój ulubiony motyw marynistyczny. Widok na jeden z portów w Chorwacji. Dlaczego? Po pierwsze, kolorystyka, kompozycja, odbicia w wodzie oraz dużo refleksów świetlnych. Kiedy mamy już motyw, zabieramy się do szkicowania. Jest to bardzo ważny etap naszej pracy. Można wykonać nawet kilka szkiców i wybrać ten, z którego jesteśmy najbardziej zadowoleni. Zanim namalujemy właściwy obraz, można też wykonać tak zwaną wprawkę, która umożliwi nam zaplanowanie, gdzie i jakich kolorów użyjemy, jakie będą mieć nasycenie czy tonację oraz będziemy mogli przetestować efekty, jakie możemy uzyskać na danym papierze lub malując dany motyw. Można to porównać do jazdy próbnej samochodem przed kupnem tego właściwego. Wprawkę wykonałem na papierze Palazzo Elite Art. Chociaż czasem wprawka jest dużo ciekawsza niż końcowy efekt. Wszystko zależy od tego, jak bardzo szczegółową akwarelę będziemy chcieli stworzyć. Zachęcam wszystkich do eksperymentowania. Nie wiem dlaczego, ale zawsze zaczynam od malowania nieba. Używam do tego dużo wody i szerokiego pędzla. Potem resztę. Budynki, molo, statki, ludzi, a na samym końcu maluję powierzchnię wody i odbicia w niej.
do wersji ostatecznej, jeżeli można ją tak nazwać, wykorzystałem papier Fontaine. Niestety, jak zacząłem malować niebo, zauważyłem pewną skazę na kartce. Te ciemniejsze plamy na niebie to miejsca, gdzie kartka jest prawdopodobnie cieńsza i silniej chłonie wodę. Trochę to przeszkadza w malowaniu, kartka nie powinna się tak zachowywać. Nie trzeba się tym przejmować, ponieważ po wyschnięciu tego już nie widać. Mam nadzieję, że ten defekt dotyczy tylko tej kartki. Staram się malować poszczególne części odpowiednio, dobierając kolory i ilość wody, pozostawiając niezamalowane fragmenty, które umożliwiają oddzielenie jednych brył od drugich. Staram się malować szybko, wykorzystując jeszcze mokre fragmenty do nakładania kolejnych warstw farby, dzięki czemu uzyskuję płynne mieszanie się barw. Na początku używam kolorów jaśniejszych i bardziej rozmytych. Dopiero później, po zamalowaniu całej kartki, przyciemniam niektóre miejsca, używam intensywniejszych barw. Jest to też dobry moment do zrobienia światłocieni. Wszystko to nadaje naszej pracy głębię i bardziej realistyczny wygląd. Thank you.
A oto efekt końcowy. Dziękuję wszystkim za zobaczenie mojego filmu. Zapraszam też na moją stronę internetową www.galeria-akwareli.pl. Wszelkie przemyślenia i uwagi, te pozytywne, jak i negatywne, można zawrzeć w komentarzach.